Równanie P równa się H razy A plus B w nawiasie i to wszystko podzielone przez 2 rozwiąż względem A. Czyli nasz cel jest taki, aby to równanie, ten wzór przekształcić do postaci A równa się i tutaj coś, prawda? To, co wyjdzie z tego przekształcenia. To jest nasz cel. Teraz, żeby rozwiązać to zadanie, my w ogóle nie musimy wiedzieć, co oznacza P, co oznacza H, co oznacza A. Ale dobrze przypomnieć sobie, że to, co tutaj jest, to jest wzór na pole trapezu. Co to jest trapez? Przypomnijmy sobie, co to jest trapez. Trapez tworzymy w następujący sposób. Mamy dwie proste równoległe i na każdej z nich wybieramy sobie jakieś tam dwa punkty i łączymy. Może A, nieważne. I teraz tak. To jest A, to jest B, a H to jest odległość między tymi prostymi. To jest H. Czyli to jest trapez. No jeżeli A jest równe B na przykład, to wtedy nasz trapez staje się równoległobokiem A. No i to jest wzór na pole równoległoboku, prawda? Wtedy A jest równe B, czyli to jest A razy H. Jeżeli dodatkowo jeden z tych, nasz równoległobok ma tutaj kąt prosty, no to otrzymujemy prostokąt. No a więc w tym wzorze są zawarte wzory na pole trapezu, pole prostokąta, pole kwadratu, pole równoległoboku. Wszystkie te figury są trapezami. No dobrze, to teraz przechodzimy do zasadniczego celu, czyli P równa się H razy A plus B podzielone przez 2. Popatrzmy, celem naszym jest przekształcenie tego równania do postaci takiej, żeby po jednej stronie występowało tylko A. No więc w pierwszym kroku możemy pomnożyć sobie przez 2 obie strony. Czyli dostaniemy tak, 2P równa się H razy A plus B. Dobrze, no to teraz tu mamy H razy A plus H razy B, więc pewnie przez H by było dobrze podzielić. Dzielimy obie strony przez H. I dostajemy tak, 2P przez H równa się A plus B. No i widać, że potrzebny nam jest jeszcze jeden krok. Od obu stron musimy odjąć B. W ten sposób. Tak, tutaj po lewej stronie mamy 2P przez H minus B równa się A. Czyli może A równa się 2P przez H minus B i to jest związek pomiędzy jedną z podstaw trapezu, polem, wysokością i drugą podstawą, czyli po prostu to jest to równanie rozwiązane względem A.